Cześć, jestem Artur, a to mój kanał Akcje ze Skrawków. Dziękuję, że dołączyliście dzisiaj do mnie. Nie jestem finansowym doradcą ani guru inwestycyjnym. Jestem zwykłym facetem, który chce się z Wami podzielić pasją inwestowania w rosnące dywidendy i budowania finansowej niezależności dzięki pasywnemu dochodowi. Jeśli możesz, zrób mi przysługę, kliknij przycisk polubienia i zaskrybuj mój kanał. Zapraszam do obejrzenia filmu. Applied Materials to firma założona w 1967 roku przez Michaela A. McNelly'ego, a na wygiełdę weszła w 1972 roku. W kolejnych latach firma dywersyfikowała swoją działalność aż do 1976 roku, kiedy to dyrektorem generalnym został James C. Morgan, który to ponownie skupił się na podstawowej działalności firmy, jaką jest sprzęt do produkcji półprzewodników. Obecnie Applied Materials to dostawca rozwiązań w zakresie inżynierii materiałowej. Firma oferuje sprzęt produkcyjny, usługi oraz oprogramowanie dla przemysłu półprzewodników, wyświetlaczy i pokrewnych branż. Jej segmenty obejmują Semiconductor System, AGS, czyli Applied Global Services oraz Display and Adjacent Markets. Segment Semiconductor System opracowuje, produkuje i sprzedaje różnorodny sprzęt produkcyjny wykorzystywany do wytwarzania chipów półprzewodnikowych, zwanych również układami scalonymi IC. Segment AGS, czyli Applied Global Services, dostarcza zintegrowane rozwiązania optymalizujące wydajność i produktywność urządzeń oraz fabryk, w tym części zamienne, modernizacje, usługi, odnawiany sprzęt wcześniejszych generacji oraz oprogramowanie do automatyzacji fabryk dla przemysłu półprzewodników, wyświetlaczy i innych produktów. Segment Display and Adjacent Markets obejmuje produkty do produkcji wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, tzw. LCD, organicznych diod elektroluminescencyjnych OLED oraz innych technologii wyświetlaczy wykorzystywanych w monitorach, smartfonach i innych urządzeniach konsumenckich. Jeżeli chodzi o plusy naszej firmy, to na pewno jest to niewątpliwym plusem jest to, iż jest on największym dostawcą sprzętu do produkcji półprzewodników, tak zwane WFE na świecie i posiadający nasz najszersze portfolio oraz największy budżet na badania i rozwój wśród konkurentów. Oczekuje się, że Applied Materials skorzysta z czynników wpływających na złożoność chipów, takich jak tranzystory typu Gate All Around oraz zaawansowane pakowanie. Applied Materials ma bardzo wysokie marże zysku i wysokie przepływy pieniężne, a większość zysków przekazuje akcjonariuszom. To są niewątpliwe plusy. Natomiast musimy także powiedzieć o zagrożeniach dla firmy. Uważa się, że Applied Materials to generalista na rynku WFE. To oznacza, że konkuruje z bardziej wyspecjalizowanymi firmami, takimi jak Lam Research czy może KLA, które mogą przewyższać go w swoich specyficznych segmentach rynku. Są one większymi specjalistami w stosunku do naszego Applied Materials. Poza tym firma narażona jest na cykliczność rynku półprzewodników, co może prowadzić do lat z niższą sprzedażą i spadkiem marż. Tym samym może to skutkować przeceną naszej firmy. Applied Materials narażony jest na ryzyko związane także z napięciami geopolitycznymi między USA a Chinami, co może dodatkowo ograniczyć zdolność do dostarczania produktów chińskim producentom chipów. I na koniec, co to jest WFE? To jest Water Fabrication Equipment, czyli sprzęt do Wafer Fabrication Equipment, czyli sprzęt do produkcji płytek szemowych. I to wszystko z takich najważniejszych informacji dotyczących naszej firmy. Przejdźmy już do bardziej głębokiej analizy. Cześć! Wybrałem firmę Applied Materials, ponieważ jest to spółka niewątpliwie z branży, którą obecnie omawiamy, czyli branży technologicznej, ale spółka dość mocno zdywersyfikowana jak na ten sektor. Jest to spółka dostarczająca rozwiązania
do obróbki materiałów, zarówno dla przemysłu farmaceutycznego, jak również dla przemysłu półprzewodników. Co jest istotne w tej firmie, to to, że jest ona zdywersyfikowana. Wiąże się to, dla nas jest to o tyle korzystne, że z jednej strony mamy mniejsze podatność na cykle koniunkturalne, ponieważ gdy jedna część biznesu nie idzie, druga ją ciągnie. W związku z tym to najbardziej podoba mi się w firmie Applied Materials. Jeżeli natomiast chodzi o jej produkty, no to można sobie wejść na stronę i sobie zobaczyć. Produkują na przykład płytki krzemowe dla, znaczy produkują maszyny do produkcji płytek krzemowych dla sektora odnawialnej energii na drodze właśnie druku litograficznego, fotolitograficznego, gdzie nanosimy warstwa po warstwie materiały i otrzymujemy odpowiedni produkt. Tutaj jeszcze mam gdzieś, tutaj jest mniej więcej jak to wygląda, czyli przewodnik i płytka krzemu, które po prostu mają generować prąd na skutek właśnie padania tutaj promieniowania słonecznego. Tak więc to jest jedna część biznesu. Dodatkowo firma zajmuje się powlekaniem tak zwanym typu roll-on, to wykorzystujemy go do produkcji chociażby różnego rodzaju ekranów ciekłokrystalicznych, tak zwanych LCD, także OLEDów, różnych ekranów, nanosimy na różnego rodzaju folie, warstwa po warstwie, żeby po prostu otrzymać produkt końcowy. Nie wchodzę tu już w szczegóły, ponieważ no, nie mam takiej wiedzy. Niemniej jednak to też jest kolejna część firmy, która właśnie wytwarza urządzenia do produkcji ekranów ciekłokrystalicznych. Są to bardzo drogie maszyny, w związku z tym tutaj poziom zaawansowania technologicznego i poziom wiedzy i patentów, ilość patentów, które posiada firma, no, jest taką częścią zaporową dla innych biznesów, które chciałyby wejść i konkurować z naszą firmą Applied Materials, więc dla nas też to jest pozytywne. No i tutaj mamy właśnie także produkcję mikroprocesorów, także dla AI, także firma jest też przygotowana na to. Dodatkowo produkuje także mikroskopy skaningowo-elektronowe do kontroli produkcji mikroprocesorów, ponieważ musimy wiedzieć, że te wafle krzemowe też musimy poddać testom, gdyż część z wyprodukowanych chipów niestety do niczego się nie nadaje. Do tego właśnie służą takie mikroskopy. Dobrze. Ale nim w ogóle zaczniemy, przejdziemy do części finansowej naszej firmy, powiedzmy sobie też, co to są mikroprocesory, bo branża technologiczna, w ogóle rozwój naszej cywilizacji opiera się głównie na tego typu urządzeniach. To jest wnętrze procesora, jego mózg, który odpowiada za przesyłanie sygnałów. Taką podstawową jednostką budowy to są tranzystory. To są pojedyncze tranzystory. Co to jest w ogóle tranzystor? No to można porównać do takiego kraniku. Macie kran z dwoma końcówkami i raz puszczacie z lewej, raz z prawej po prostu strumień wody. Decydujecie, jak duży będzie ten strumień. No i na tym właśnie polega tranzystor. Po prostu przesyła elektrony, czyli te impulsy elektryczne. Więc impuls po prostu elektryczny pokonuje odpowiednią drogę. Coś takiego robi się właśnie na tych płytkach krzemowych za pomocą tak zwanej fotolitografii. To jest mniej więcej coś podobnego do wywoływania zdjęć dawną metodą, tak? Gdzie wywoływaliśmy zdjęcia właśnie naświetlaliśmy kliszę światłoczułą, no i potem wywoływaliśmy zdjęcia. No to tutaj mniej więcej tak samo to wygląda. Po prostu warstwa po warstwie nanosimy i za każdym razem
po prostu za pomocą odpowiedniej matrycy, przez którą pada to promieniowanie, teraz to już jest ultrafiolet, głęboki ultrafiolet, po prostu nam przez tą matrycę przenika ten ultrafiolet, no i pada nam na tą płytkę krzemioną, krzemu, na której jest nałożony taki materiał światłoczuły. No i warstwa po warstwie po prostu produkujemy, tworzymy właśnie tego typu tranzystory, a na nie nanosimy jeszcze odpowiednie ścieżki z aluminium i z miedzi, które po prostu przekazują sygnał. Tak? To jest właśnie takie najważniejsza część mikroprocesora, czyli pojedynczy tranzystor. Natomiast jeżeli chodzi o same mikroprocesory, to powoli zbliżamy się do końca tej technologii. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ dochodzimy do takich problemów inżynieryjnych, takich problemów związanych z fizyką, że będzie je trudno rozwiązać. Gdy byłem dzieckiem, no to pierwsze procesory to były procesory, w których najważniejsze było taktowanie, czyli mówiliśmy o mocy procesora podawanej w gigahercach. No i dobrnęliśmy do pewnej granicy, a granicą tutaj w tym przypadku, ograniczeniem jest prędkość światła. Zwyczajnie elektrony, które przekazują ten sygnał, nie mogą się poruszać szybciej niż prędkość światła. Oczywiście nawet nie osiągają tej prędkości, ponieważ to jest cząstka materialna, więc żadna cząstka materialna nie potrafi się tak poruszać. Niemniej jednak tu napotkaliśmy problem i dlatego stwierdzono, że będziemy produkować potem już procesory wielorodzeniowe, gdzie mieliśmy te kilka rdzeni, ale tu także napotkaliśmy problem związany z prędkością światła. W związku z tym też dochodzimy do pewnej granicy. Jeżeli chodzi o taki właśnie chip, no to mamy podzielone po prostu na sekcje, każda sekcja odpowiada za coś innego. No i potem jak już weszliśmy w te procesory mikrorodzeniowe, procesory wielorodzeniowe, to zaczęliśmy zmniejszać tam wielkość tranzystora, tak żeby po prostu tych sygnałów upakować jak najwięcej, jak najwięcej wysyłać tych sygnałów, żeby zmniejszyć te tranzystory. I pakowaliśmy ich ile wlezie i tutaj też już napotykamy problem, ponieważ te tranzystory są obecnie już tak małe. Mówimy o technologii 4, 7 nanometrów, 3 nanometry. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z wielkością tranzystora, to raczej ma coś wspólnego z określeniem typu SML w odzieży, tak? Czyli jeżeli mamy te 3 nanometry, to będzie jak gdyby ta XL, tak? Czyli ta najwyższa półka technologiczna. Natomiast sam tranzystor ma znacznie większe wymiary. Ale abstrahując od tego, to jest zwykły zabieg marketingowy ze strony sprzedawców. Natomiast abstrahując od tego, po prostu już mamy tak małe tranzystory, że do produkcji czegoś takiego, do tej fotolitografii, wykorzystujemy fale, bo to są fale elektromagnetyczne, które już wchodzą w zakres takiego głębokiego ultrafioletu. To jest rzędu 10 nanometrów. Tu już się kończy ultrafiolet. Będziemy przechodzić do promieniowania o długości fali, do promieniowania rentgenowskiego. Dlaczego jest to taki problem? Ponieważ promieniowanie rentgenowskie to jest promieniowanie jonizacyjne, tak? Czyli ono powoduje to, że elektrony, które mamy tutaj, które są naokoło atomu, po prostu ulegają wzbudzeniu i przechodzą z niższej powłoki na wyższą, nabierając energii, natomiast potem przechodząc na niższą, emitują tą energię. W związku z tym, wybaczcie, ale żadna tutaj jak gdyby klisza, jeżeli porównujemy to do produkcji takiej jak wywoływanie zdjęć, po prostu powstawałaby energia, która spowodowałaby prześwietlenie tej kliszy. W związku z tym żaden mikroprocesor by nie wyszedł. Dlatego też konieczne w przypadku już, jeżeli będziemy chcieli otrzymywać mniejsze tranzystory,
będzie zwyczajnie zmiana materiałów, czyli będziemy musieli najprawdopodobniej sama matryca, przez którą przechodzi to promieniowanie, będzie musiała być najprawdopodobniej wyglądana z jakiegoś metalu szlachetnego, czyli na przykład złota, tak żeby nie dochodziło do wzbudzenia tych elektronów. No i same te mikroprocesory, tak, czyli te same te chipy będą też najprawdopodobniej musiały być wykonane z takich materiałów, które zwyczajnie nie będą ulegały jonizacji. No i tu napotykamy problem, ponieważ najprawdopodobniej takie mikroprocesory nie będą po prostu dostępne cenowo dla przeciętnego użytkownika, dla konsumenta. Zresztą już obecnie koszt wytwarzania takich mikroprocesorów. Dla przykładu, mikroprocesor 28 nanometrów, czyli to było gdzieś 2014 rok, koszt jego wytworzenia w stosunku do dzisiejszych mikroprocesorów, to jest raptem 10 lat, wzrósł trzykrotnie. Tak? Natomiast wydajność nie jest aż taka rewelacyjna, wzrostu jednego do drugiego. Tak więc tutaj na pewno będzie musiała się zmienić technologia wytwarzania, ponieważ samo na przykład zużycie energii dla produkcji takiego procesora w tej najnowszej technologii, Intel na przykład zakupił od ASML, to jest też firma produkująca maszynę do wytwarzania mikroprocesorów, kupił maszynę, która zużywa energii, w takim procesie ma moc laseru, bo to są lasery, one produkują tą wiązkę, która następnie przechodzi przez różnego rodzaju soczewki i tam jeszcze podlega wielu innym zjawiskom, nie będę się nad tym rozwodził. W każdym razie moc takich laserów to jest 1500 kW, czyli 1,5 MW, natomiast moc samej wiązki to jest raptem 10 kW, więc tracimy 99% energii elektrycznej na to, żeby otrzymać taką wąską wiązkę po to, żeby wyprodukować ten właśnie mikroprocesor. Więc koszty wzrastają. Zresztą wyprodukowanie czegoś takiego pojedynczego chipu trwa 3 miesiące, tak? Zanim wyprodukujemy taki pojedynczy chip, musi upłynąć 3 miesiące. Tyle trwa produkcja. Te nakładanie wielokrotne warstw, trawienie, utrwalanie, to właśnie tyle trwa i to jest właśnie efekt końcowy. Dlatego niestety, ale przypuszczam, że kolejne mikroprocesory najprawdopodobniej będą coraz droższe, ponieważ będzie rósł stopień komplikacji przy ich produkcji. Dlatego najprawdopodobniej znajdą rozwiązania, wejdą tutaj rozwiązania chmurowe. Będą najprawdopodobniej takim próbą wyjścia, wybrnięcia z problemu. W związku z tym tutaj bym upatrywał takich rozwiązań. Zresztą GeForce na przykład udostępnia już wirtualnie swoje karty graficzne, jeżeli na przykład dany komputer nie daje sobie rady, tak, z daną grą. I najprawdopodobniej, jeżeli mikroprocesory będą zbyt drogie dla przeciętnego konsumenta, to najprawdopodobniej też będziemy mieli do czynienia z rozwiązaniami chmurowymi, ponieważ nie każdego będzie stać na kupno komputera, który będzie kosztował tyle, co dobrej jakości samochód. Dobrze. To tyle, jeżeli chodzi o teorię. Mam nadzieję, że nie przynudzałem, że nie zanudziłem Was na śmierć. To są dość ciekawe. A, jeszcze o jedno musimy powiedzieć. Możemy też napotkać na problemy ze zmniejszaniem tranzystorów, ponieważ jeżeli będziemy je zmniejszać do poziomu poniżej tych 3 nanometrów, te same tranzystory, sam tranzystor jest trójwymiarowy, w związku z tym nie możemy tutaj mówić tylko o jednym wymiarze. Ale jeżeli będziemy tak zmniejszać te tranzystory, to dochodzi tutaj, będziemy musieli brać pod uwagę fizykę kwantową, czyli tak zwane przeciekanie elektronów. Na czym to polega? Polega to na tym, że po prostu elektron jest cząstką, która pojawia się w różnych miejscach przestrzeni. I może dojść do takiej sytuacji, że nie będziemy w stanie przekazać tej wiązki elektronów, gdyż będą one wychodzić poza ten nasz tranzystor, który będzie tak ekstremalnie mały, że zwyczajnie elektron gdzieś pojawi się gdzieś z boku, tak?
Więc w tym momencie nie będzie się dało wytworzyć już szybszych procesorów, lepszych procesorów, będzie trzeba zupełnie zmienić podejście. No i najprawdopodobniej to już będą takie już typowe komputery kwantowe, tak? Natomiast dlaczego tak zachowuje się elektron? Fizyka kwantowa, no to jest zwykły rachunek prawdopodobieństwa. Nie tłumaczy nam tego i dlaczego się tak zachowuje elektron. Ja przypuszczam, to jest moje własne zdanie, pewnie zostanę wyśmiany przez fizyków kwantowych i powiedzą, że opowiadam bzdury, dlaczego elektron tak się teleportuje z miejsca na miejsce. Najprawdopodobniej dla mnie elektron nie jest po prostu cząstką stałą. Jest raczej zlepkiem cząstek, które po prostu cząstki o niskiej energii po prostu łączą się ze sobą i tworzą taką większą w postaci elektronu. Natomiast sam atom, dla mnie same jądro atomowe raczej przypomina naszą gwiazdę, czyli takie słońce, które po prostu te drobne cząstki wyrzuca w przestrzeń. Natomiast nie jesteśmy w stanie ich wykryć z racji tego, że detektory, którymi dysponujemy, wykrywają cząstki o określonej energii, czyli o określonej prędkości. Natomiast to są cząstki, które nie posiadają wysokiej prędkości, w związku z tym są niewykrywalne dla współczesnych detektorów. Ja tak sobie to tłumaczę. Dlaczego po prostu elektron jest w stanie pojawić się w jednym miejscu, a zaraz w drugim? Tak jakby się po prostu teleportował z miejsca na miejsce. Nie, po prostu to najprawdopodobniej nie jest dla mnie cząstka stała. Cząstka, która jest stabilna. No, tak więc to tyle. Wygadałem się. Także więc przejdźmy już może do samych finansów, żeby już nie przynudzać, jeżeli chodzi o sprawy związane z teorią. Tak więc zakupmy może naszą spółkę. Dobrze, nim rozpoczniemy analizę naszej spółki, zróbmy coś, co już dawno nie robiłem na swoich filmach. Najpierw poszukajmy interesujące nas podmioty. Szukamy za pomocą najlepiej screenerów. Może być ten z Finviza, ten bardzo lubię, albo jakikolwiek inny, który Wam pasuje. Tutaj możecie sobie dobierać dowolnie. Czyli weźmy sobie USA, bo takie są założenia portfela. Weźmy sobie sektor technology, bo to nas teraz interesuje. Weźmy sobie kapitalizację, żeby była powyżej 10 miliardów. Dividend yield, niech będzie pozytywny, bo chcemy spółki dywidendowe. Fundamenty, a dajmy sobie, żeby EPS rósł co najmniej powyżej 10% przez najbliższe 5 lat. No i co jeszcze możemy sobie tutaj dać? Payout ratio też damy sobie tutaj positive. Technicznie możemy sobie wrzucić, żeby było powyżej 200 SMA, czyli powyżej, dajmy sobie. No i weźmy sobie, że takie najbardziej chodliwe akcje. Dobrze. No i tutaj nam wyszły wszystkie spółki. Ja już sobie od razu mówię, że wybrałem sobie Applied Materials, czyli AMAT i NVIDIA. Są to spółki oczywiście z branży technologicznej, są to spółki niestety także mocno cykliczne, ale o tym później. Tutaj właśnie Wam chciałem pokazać, jak wyszukiwać sobie spółki, które Was interesują za pomocą skanera. No i dalej, lećmy. Już wyszukaliśmy sobie nasz Applied Materials, sprawdźmy sobie, jak się zachowywała się w ostatnich latach. W ciągu roku spółka urosła o 50%, w ciągu 5 lat o 345%, a w ciągu 10 lat urosła aż 8-krotnie. Proszę pamiętać, że inwestujemy w pojedyncze akcje. Niestety, naturą akcji jest zmienność i jeżeli ktoś nie akceptuje tej zmienności, to niech po prostu nie inwestuje w akcje. Tutaj jest właśnie przykład, gdzie Applied Materials z poziomu 157 dolarów przecenił się do prawie poniżej 84 dolary. Jeżeli chodzi natomiast o sam trend, to trzeba powiedzieć jasno, że jest to trend na pewno wzrostowy w przypadku naszej spółki. Co jeszcze można zobaczyć sobie na tej karcie? No to widać, że yield dywidendy jest bardzo niski, natomiast payout ratio
Także, co sugeruje, że najprawdopodobniej spółka ma duże możliwości zwiększenia swojej dywidendy. Przez następne 5 lat EPS ma rosnąć średnio o 15% rocznie. I to, co jest ważne, jest spółka technologiczna, beta jest bardzo wysoka. W związku z tym, jeżeli gospodarka będzie się rozwijała szybko, no to na pewno nasza spółka będzie na tym korzystać, tak? Także jej kurs będzie rósł mocniej niż kursy pozostałych spółek. No i działa to też w drugą stronę. Jeżeli gospodarka będzie zwalniać bądź wejdziemy w recesję, niestety spółka także będzie mocniej reagowała. ROE bardzo wysokie, ROA także. Zaraz sobie jeszcze zobaczymy na Guru Focus. Marża operacyjna bardzo wysoka. Co tutaj jeszcze takiego ważnego? Instytucje nabywają tą spółkę, w związku z tym to też jest dobry znak, ponieważ one de facto decydują o kursie papierów, nie wy jako pojedynczy akcjonariusze, tylko właśnie duże instytucje, które inwestują miliardy w spółkę. No i wysoka kapitalizacja, 172 miliardy. Dobrze, zerknijmy sobie jeszcze na finanse. Jeżeli chodzi o finanse tej spółki, to one są bez zarzutu. Sprzedaż widzimy, że rośnie, total revenues, czyli przychody, zysk brutto także z rok do roku, zysk operacyjny, proszę spojrzeć, jak rośnie rok po roku. Tutaj mieliśmy spowolnienie nieznaczne w stosunku do 2022 roku, ale już kolejne dane są znowu wzrostowe. Co tutaj jeszcze mamy? Zysk netto także wyraźnie rośnie dla tej spółki. EPS, EBITDA też mamy ładny wzrost, ponad dwukrotny w przeciągu ostatnich 5 lat, co też jest bardzo dobrym i no, zachęcającym do inwestycji w tę spółkę wynikiem. Gotówki spółka ma obecnie 8 miliardów, w związku z tym jak najbardziej zdrowo. Co tutaj jeszcze mamy? Aktywa widać, że wyraźnie rosną, prawie dwukrotny wzrost aktywów. To są spółki, które zarówno ta, jak i przede wszystkim spółki produkujące mikroprocesory, które mocno inwestują w sprzęt. Ten sprzęt kosztuje miliardy dolarów. Taka maszyna do produkcji mikroprocesorów sama tylko do litografii, ona kosztuje ponad 350 milionów, natomiast ma wysokość prawie czteropiętrowego budynku. To są tego typu gabaryty. Dobrze, co tutaj jest jeszcze? Total Equity też widać, że wzrosło dwukrotnie. Dobrze, co tutaj jest jeszcze? Total Debt. Widzimy, że Total Debt utrzymuje się na jednym poziomie. Aczkolwiek net debt widać, że jest ujemny, co znaczy, że spółka ma po prostu szybko dostępnej gotówki więcej niż w ogóle zadłużenia, więc jest to jak najbardziej zdrowy obiad. Jest to spółka na pewno szybko rosnąca, ale spółka cykliczna i to musicie mieć zawsze z tyłu głowy przy inwestowaniu w tego typu podmioty, czyli spółki z branży technologicznej. Zysk netto, tutaj już była mowa, że rośnie. Cash from operations, czyli to, co de facto wpływa do spółki, z czego spółka żyje, widać, że rok do roku rośnie. Zobaczymy, jakie będą kolejne raporty. Co tutaj jeszcze mamy? Spółka jakoś tak specjalnie nie przejmuje. Dobrze, jeszcze sobie tylko zobaczmy na dywidendy. Historia dywidend, no to widzimy, że rośnie dywidenda od 6 lat, natomiast spółka wypłaca od 18 lat dywidendy. I to chyba by było wszystko. Oczywiście zawsze sobie możecie porównać tutaj z konkurencją, sprawdzić sobie, jak sobie radziły, ale pamiętajcie, że przeszłe wyniki nie są gwarancją tego, że w przyszłości będą się one kształtowały równie apetycznie bądź równie zachęcająco, jeżeli chodzi o inwestycje w daną spółkę. Jeszcze sobie zobaczmy na Guru Focus. Tutaj właśnie widać wyraźnie, że tu mamy semiconductor, no to jest przede wszystkim sprzęt do produkcji mikroprocesorów. To jest największy wpływ dla tej spółki.
Później mamy sprzęt do zarządzania produkcją w fabrykach. No i tutaj mamy te wszystkie QLEDy, LEDy. Także największa branża niestety to są mikroprocesory. Niestety, ponieważ no, tak jak mówię, no, to jest branża, która jest podatna na cykle, więc jak mocno rośnie, tak również potem mocno może spadać. Ale spółka jak najbardziej jest bezpieczna, spółka robi buybacki. Tutaj mieliśmy jakiś okres, w których spółka bidowała akcje, ale generalnie robi buybacki. Co tutaj jest jeszcze? ROIC do WACC jest w porządku, w związku z tym spółka dobrze zarządza swoimi kapitałami. ROA jest bardzo wysoka, 98% wyższa niż 98% innych spółek z branży, więc spółka nie ma problemu z konkurencją. Tak zastanawiałem się nad LAM Technologies, ale LAM Technologies z kolei nie podobało mi się, że tutaj jest tylko oparte na tylko i wyłącznie na sprzęcie do produkcji mikroprocesorów. W związku z tym, no i też te finanse były ok, ale no, bardziej mi się podobało generalnie Applied Materials niż LAM Technology. Niemniej jednak tutaj Guru Focus pokazuje wyraźnie, że spółka jest no, mocno przewartościowana. Przewartościowana w stosunku do tego, do wartości sprawiedliwej, w związku z tym inwestowanie w nią na chwilę obecną no, nie jest najprawdopodobniej dobrym wyborem, ale to sami musicie po prostu oszacować. No i tutaj jeszcze mamy ASML. Ten holding wybrałbym na pewno w pierwszej kolejności, ale niestety to nie jest podmiot amerykański, tylko holenderski. W związku z tym no, w założeniach naszego portfela niestety nie jest on brany pod uwagę, aczkolwiek no, jest on na pewno lepiej wyceniany niż pozostałe dwie spółki. Także to jest tyle, jeżeli chodzi o Guru Focus. Jeszcze sobie zobaczmy tylko, dlaczego jestem tak sceptyczny nastawiony do branży półprzewodników. Niestety nie znalazłem cen dla samych półprzewodników. Tu mam jeszcze sam jeszcze sprzęt do no, sprzęt elektroniczny. Widzimy wyraźnie, że tutaj jest ewidentny trend raczej spadkowy, a nie wzrostowy. Natomiast w ostatnich latach to podejrzewam, że to jest główna przyczyna, dlaczego te spółki tak rosną. No to widać, że no widzimy, że tutaj ceny średnie dla tego sektora po prostu poszły w górę. Natomiast no, nie jest to dobry prognostyk dla tego typu spółek, ponieważ to pokazuje, jak bardzo ten sektor, no, że on po prostu spada, tak? Że to nie jest to trend wzrostowy. Tak jak będziemy mieli potem w przypadku miedzi, gdzie mamy stały trend wzrostowy. Tutaj natomiast tak nie jest. No i też możecie sobie sprawdzić, tutaj macie test Fold.io. Ja sobie zrobiłem właśnie dla NVIDII, dla Applied Materials i dla ogólnie Standard Pulse 500. Zrobiłem sobie taką analizę. Sięgnąłem bardzo głęboko do roku 82 aż, ale możecie sobie zrobić też na krótsze okresy. No i tutaj widzicie, że no, ten wynik tutaj to jest fenomenalny, jeżeli chodzi o NVIDIA, jeżeli ktoś trzymał, nawet jeżeli by trzymał gdzieś od tego mniej więcej roku, bo mniej więcej w tym roku się gdzieś zaczęło to tak działać, że spółka tak mocno odbiła, to tutaj no po spójrzcie, w tych latach 2014-2016 to tak w zasadzie wzrostu nie było takiego wielkiego. Amaz to w ogóle porusza się tak jak SPY, czyli ma mniej więcej takie wzrosty jak indeks tutaj. Natomiast od tego momentu po prostu zaczęła rosnąć Nvidia, tak? Także tutaj spójrzcie po prostu, co się działo z tym kapitałem. Jeżeli ktoś zainwestował 10 tysięcy, tutaj mamy akurat lata, no, w roku około 2000, to
tutaj mieście no, gdzieś 120-130 tysięcy, tak? Potem to spadło, potem znowu spadło. No i tutaj w ostatnich latach to jest taki po prostu wystrzał. Dlatego powinna Wam się zapalać powoli czerwona lampka w przypadku takich ruchów, zwłaszcza, że macie do czynienia z podmiotami cyklicznymi, mocno cyklicznymi. No i największe spadki, no to tutaj mieliśmy to prawie 90% w przypadku Nvidia, 85% w przypadku Applied Materials. Natomiast sam indeks spadł najmocniej o 56% w tym właśnie okresie. Okresie od 99 roku do 2024. No i tutaj też widzimy największe dropdowny, tak? Także te spółki zaliczały. No, tutaj na przykład nic się nie działo przez długi okres czasu, tak? Jeżeli ktoś zainwestował tutaj gdzieś na początku 2000 roku, no to widzicie, jakie notował po prostu spadki w stosunku do tej wartości wyjściowej. Tutaj mamy te spadki, tak? Czyli z poziomu gdzieś 133 tysięcy, potem nagle spadek do 18. Tutaj jeszcze macie Rolling Metrics, można sobie porównać, to jest ostatnie 10 lat. Porównuje, czyli te okresy 10-letnie, czyli 2024 do 2014, 2018 do 2008. Tutaj można sobie też spojrzeć, jakie były zwroty z tych okresów. Dobrze, ale to są dane historyczne. Nie wiadomo, co będzie się działo w przyszłości. Mnie natomiast podoba się w Applied Materials, że ona właśnie będzie operowała sprzęt do produkcji tego rodzaju tranzystorów, które będą używane w najnowszej technologii. Tak jak mówię, to jest rozmiarówka tylko, czyli tej 3 i niby 2 nanometry. Tak więc no, na pewno firma będzie miała zbyt na swoje własne produkty, czyli maszynę do produkcji mikroprocesorów, także tych najnowszych generacji, też o tej architekturze, nie tylko 86, ale jeszcze jest AMR architektura, która teraz święci triumf. Dobrze. Ale już abstrahując od tego wszystkiego, kupiliśmy spółkę Applied Materials za kwotę 12,93 dolarów. Proszę spojrzeć, że złoty dość mocno się umocnił w ostatnim czasie. I mimo, że spółki wzrosły, to tak naprawdę ilość złotych, jeżeli byśmy przeliczyli dolary na złote polskie, tak naprawdę tak bardzo znowu nie urosła. To jest właśnie to, o czym Wam już kiedyś mówiłem. To jest tak zwane ryzyko walutowe. Niestety nie inwestujemy w polskim złotym, tylko inwestujemy w dolarach, więc jesteśmy uzależnieni od kursów walutowych. No i tutaj widzimy, jak kształtowało się skorygowane PE, no i zwykłe PE, czyli mamy 17 do 15. Tutaj akurat dużej różnicy nie ma. Natomiast co jest pozytywne, no to właśnie ten earnings payout ratio, że jest bardzo niskie. To samo dotyczy Free Cash Flow Payout Ratio. Tutaj oczywiście Wam przyjąłem takie charakterystyczne wartości dla tego sektora, czyli dla sektora półprzewodników. Sprzedaż też rośnie. Ostatnio tutaj mamy wyhamowanie rok do roku 22 do 23. Sprzedaż rośnie rok rocznie. Firma robi buybacki, więc jest to pozytywny. Bardzo wysoki zwrot z kapitału. To oznacza po prostu, że spółka dobrze zarządza swoimi kapitałami. Aczkolwiek też te dane mogą być mylące, ponieważ ROIC, proszę spojrzeć, liczymy przez zysk operacyjny, dzielimy przez kapitały własne plus zadłużenie. Więc wystarczy, że spółka ma po prostu niskie zadłużenie albo ujemne kapitały własne i to może wprowadzać Was w błąd. Więc to jest tylko wskaźnik, więc traktujcie to po prostu jak jeden z wielu wskaźników i dopiero zestawienie ich do kupy daje Wam obraz całości. Marża operacyjna też bardzo wysoka. Free cash flow margin także. Co najważniejsze, spółka praktycznie w ogóle nie jest zadłużona w stosunku do EBITDA, więc nie ma żadnego problemu zregulowanie swoich płatności. Dla mnie jest to istotne, ponieważ tak jak mówię, to są spółki cykliczne, więc zależy mi na tym, żeby kondycja finansowa tych spółek była jak najlepsza.
ponieważ wcześniej czy później przyjdzie czas spowolnienia, przyjdą gorsze chwile i spółka będzie po prostu miała taki bufor i zabezpieczenie właśnie na te gorsze czasy. No i jeszcze sobie tylko spojrzmy, jak przyrastała dywidenda. Dywidenda średnio przyrastała o 13%, co jest bardzo dobrym rezultatem przez ostatnie 17 lat. Jeżeli chodzi o prognozy Simply Wall Street, prognozuje, że w ciągu roku spółka ma wzrosnąć jej kurs do 243 dolarów, co powinno dać zwrot z inwestycji na poziomie około 20%, razem z dywidendą oczywiście. Dywidenda w tym czasie ma wzrosnąć minimalnie. Jeżeli chodzi o średnią dywidendę, to jest ona, yieldy były znacznie wyższe. Obecnie yield sugeruje, że ta spółka jest wyceniana z bardzo dużą premią i jest przewartościowana. To samo co z Guru Focus. Więc ja nie wiem, czy spółka osiągnie taką wartość w ciągu roku. Zwłaszcza, że EPS też nie ma jakoś rosnąć, zaraz sobie zobaczmy. EPS ma rosnąć tylko o 15%. Aczkolwiek na przykład z Apple, no to Apple ma, z tego co pamiętam, PE miało wyższe. Także, no zobaczymy. Nie uprzedzajmy faktów. Dobrze. Czyli tak, czyli tutaj mamy sygnał, że spółka jest przewartościowana. Guru Focus też sygnał, że spółka jest przewartościowana. CAGR powinien wynosić 12,62 bez reinwestycji dywidend. W ciągu ostatnich 24 lat wynosił 11%, ale możemy sobie sprawdzić za 20 lat, żeby było tak jak, albo nie, nie za 20 lat, za 17 lat. Czyli to będziemy mieli gdzieś, a dajmy sobie 27 stycznia. I zróbmy backtesta. No, no i wzrost jest wyższy, 14,75. Dobrze, ale i tak wyższy niż indeks, w związku z tym ta firma w ostatnich latach dała lepsze zwroty, aczkolwiek wcześniej tak nie było. Indeks dawał lepsze zwroty niż nasz Applied Materials i tak samo wyższe zwroty niż Nvidia, tak? Także proszę spojrzeć. To, co dzieje się z Nvidią, to jest efekt ostatnich lat. Także no, miejcie to na uwadze. Dobrze, no i już wejdźmy sobie już nasz zakup. Czyli tak, mamy naszą spółkę. Tutaj sobie przyjąłem, że tak, forward PE ma wynieść 21,31. Skorygowany PE pięcioletni, średnia dla tej spółki to 15,11. Co jeżeli spółka dobije do średniej swojej pięcioletniej, no to powinna mieć kurs 147 dolarów 41 centów, czyli to co podpowiada nam Guru Focus, tak? Natomiast jeżeli do zwykłego PE dobije, no to gdzieś 166 dolarów. Więc widzimy tutaj, jeżeli przy powrocie do średniego PE spółka będzie, cena kształtowała się od 147 dolarów do 166. Obecnie ta spółka kosztuje 207 dolarów 90 centów, w związku z tym sugeruje to, że najprawdopodobniej spółka jest sprzedawana z bardzo wysoką premią i zresztą tutaj to też widać, bo to jest bieżące skorygowane PE. No to też jest wyższe o około 70%. No i tutaj mamy wzrost. Jeżeli chodzi natomiast o Nvidia, prognozowany wzrost to około 46% przez najbliższe 5 lat każdego roku. Aczkolwiek spółka w ciągu tego roku dość mocno już urosła, więc ten algorytm podpowiada nam na czerwono. Ja wziąłem tutaj akurat skorygowane P do E, ale TTM, czyli za ostatnie 4 kwartały, ponieważ jeżeli bym przyjął tak jak normalnie przyjmuję za rok 23, to tutaj bym musiał wpisać wartość 0,87, piszmy. 0,87 to wynosiłoby P do E 143. Dlatego przyjąłem sobie, no, TTM wziąłem, żeby no to lepiej trochę wyglądało. Ale i tak cały czas algorytm podpowiada nam na czerwono. Więc nie jest to cena zachęcająca do zakupu.
Aczkolwiek trzeba mieć to na uwadze, że spółka powinna jej PDO-E w ciągu roku spaść do poziomu 33, tak? W związku z tym jest tutaj jak gdyby premia. Sugerują analitycy, że spółka jest niedowartościowana, tak? Ponieważ tutaj średnie PDO-E skorygowane ma wynieść 33, czyli całkiem fajnie, biorąc pod uwagę, że obecnie jest 69, tak? Dobrze. I tak, w dniu zakupu PDO-E naszego Update Materials wynosiło 25,83, Forward 21,31, TIPRAX wycenia na $246. Nie wiem, czy taką wartość przyjmie ta spółka. Jeżeli gospodarka będzie się dalej rozwijała w takim tempie, bo na razie nie mamy żadnych tutaj czarnych chmur poza zatrudnieniem, gospodarka rozwija w USA się w całkiem przyzwoitym tempie, można powiedzieć, że nawet rewelacyjnym, ponieważ 2,5%. Jeżeli chodzi o Simply Wall Street, to sprawiedliwe PDOE wycenia Simply Wall Street na 27,1, więc sugeruje niedowartościowanie. Niemniej jednak to są spółki, w które ja osobiście obecnie nie inwestuję. No i są to spółki cykliczne, więc mam to po prostu też na uwadze, które bardzo mocno urosły właśnie na fali wzrostu cen półprzewodników. Czy dalej tak będzie? Nie wiem, czas pokaże. Zobaczymy. Jeszcze tylko chciałem powiedzieć, bo czasami też niektórzy zarzucają mi, że stosuję wskaźnik PDOF w przypadku rejtów, że to jest złe podejście. Powinno się stosować AFFO, aczkolwiek ja korzystam głównie z FinVisa, no i tutaj mam podane tylko EPS-y, nie mam podanych wzrostów AFFO, ale trzeba wiedzieć, że żeby policzyć FFO, wychodzimy z zysku netto. Więc to też nie jest do końca złe podejście, ponieważ tutaj, jeżeli te spółki w przypadku rejtów emitują akcje, nie skupują ich, no to zysk netto będzie rósł o wiele mocniej niż EPS. Mamy odwrotną sytuację niż GPC. W związku z tym, jeżeli tutaj mocno rośnie EPS, to net income też będzie rósł znacznie mocniej. No i tym samym FFO i AFFO też będzie notowało bardzo wysokie wzrosty. No to przejdźmy może jeszcze tylko do skupu akcji, przejęć za pomocą emisji akcji i przejęć gotówkowych. Już postaram się krótko na sam koniec. Pamiętacie tego shorta, którego zamieszczałem niedawno? Dotyczył on przede wszystkim przejęć gotówkowych i przejęć poprzez emisję akcji. To akurat jest spółka Realty Income, jest to REIT. Niestety REITy są obciążone dywidendami, które pochłaniają w zasadzie wszystkie zyski. W związku z tym te firmy nie mają gotówki, żeby przejmować inne podmioty. Więc tutaj przejęcia odbywają się na drodze emisji akcji. Czyli jeden podmiot przejmuje drugi i w zamian za to przejęcie oferuje mu swoje akcje. Więc to jest też pewien sposób przejęcia. Jest on o tyle fajny dla akcjonariuszy, ponieważ spółka się nie zadłuża, tak? Nie ma tego problemu, aczkolwiek bardzo trudno jest ocenić, jaka jest wartość dodana takiego przejęcia. Tutaj mamy właśnie Realty Income, no i dla przykładu jest jeszcze Genuine Parts, też tutaj jest Cash Acquisitions. To są akurat tutaj przejęcia gotówkowe. Firma, ja lubię tego typu przejęcia, ponieważ firma od razu przejmując firmę, wrzucamy tutaj te wszystkie obroty, które generuje ten podmiot przejmowany, zyski, które generuje ten podmiot przejmowany. W związku z tym jest to według mnie lepsza forma. Łatwiej jest tutaj prognozować, jak wpłynie takie przejęcie na naszą spółkę. I
lubię przejęcia gotówkowe, ponieważ spółka nie musi się aż tak bardzo zadłużać, tak? Co też by dodatkowo obciążało spółkę w kolejnych latach. Niemniej jednak niesie to ze sobą zagrożenia tego typu, że spółka pozbawiając się gotówki, gdy koniunktura się pogorszy, tak naprawdę nie ma jak gdyby tutaj naboi, czy może tutaj jak gdyby poduszki finansowej, żeby sobie poradzić z takim gorszą koniunkturą. W związku z tym jest to też pewien rodzaj niebezpieczeństwa, aczkolwiek to są duże podmioty, one stale przyjmują, więc nie ma tutaj wielkiego zagrożenia. No i chciałem Wam pokazać właśnie, tutaj mamy akurat GPC, ona ma się rozwijać przez w ciągu 5 następnych lat około 7%, EPS ma rosnąć. I pamiętacie ten film, o którym Wam mówiłem, że firma emitując akcje, przepraszam, skupując akcje własne, ma de facto mocniejszy wzrost EPS-u w stosunku do ogólnie zysku, tak? Ponieważ co roku ten zysk dzieli się na coraz mniejszą ilość akcji i jeżeli dodatkowo rośnie, no to te akcje rosną, zysk na pojedynczą akcję rośnie dużo mocniej niż zyski ogółem spółki. I mam nadzieję, że to jest dla Was logiczne. Natomiast jeżeli chodzi o Realty Income, dla mnie to jest o tyle ciekawy przykład, że tutaj w tym przypadku mamy duży wzrost EPS-ów na akcję przy jednocześnie emisji akcji. Więc sobie wyobraźcie, jak bardzo musi wzrosnąć zysk netto, żeby sprostać temu wzrostowi o 22% rocznie. Przypominam, to jest spółka, która emituje akcje, a nie skupuje akcje własne, tak? Ponieważ jest obciążona dywidendą. Musi cały praktycznie swój zysk wypłacać w postaci dywidendy. Na tym właśnie polegają rejty. Dlatego ja tak bardzo nie lubię rejtów i bardzo trudno jest je tutaj prognozować ich rozwój. I dla mnie jest to ciekawy przypadek. Mam tą spółkę w swoim portfelu, ale trzymam ją do momentu, kiedy nie zacznie wyznaczać wyższych wartości powyżej $80 za akcję. Wtedy najprawdopodobniej się ją z portfela pozbędę. No i tutaj właśnie chciałem Wam pokazać, jak bardzo mylącym jest spojrzenie na, w tym przypadku, w przypadku rejtu, na stosunek ROIC do WACC, czyli zwrot kapitałów własnych w stosunku do kosztu kapitału ogółem, tak? Ponieważ ROIC de facto nam mówi o tym, jak firma zarządza swoimi własnymi funduszami, jakie stopy zwrotu z tych funduszy, ale w obrębie danej firmy generuje. Natomiast nie mówi nam o przejęciach. Oczywiście można patrzeć historycznie i na tej podstawie próbować prognozować przyszłe zwroty, ale tu w tym przypadku jest to mocno mylące, ponieważ patrząc na taki stosunek można dojść do wniosku, że ta firma się zwija, tak? Że ta firma się nie rozwija i de facto nie rośnie, nie ma szans na wzrost. Otóż nic bardziej mylnego. Spółka Realty Income rozwija się w tempie około 3% rocznie. Kapitalizacja też mniej więcej rośnie średnio o 3% rocznie. Więc jak de facto ocenić zwrot z takiego projektu, jeżeli firma przejmuje drugą? No to niestety musielibyście siedzieć w zarządzie. Musielibyście mieć pod sobą rzeszę analityków, którzy oceniają projekt. I tak naprawdę musielibyście znać IRR, czyli to się nazywa Internal Rate of Return, czyli wewnętrzna stopa zwrotu z danego projektu. I ona de facto Wam mówi, jak bardzo projekt jest rentowny, tak? I na podstawie tego jesteście w stanie oszacować, czy dany projekt wchodzicie, czy nie, będąc właśnie prezesem danej spółki. I tak właśnie spółki oceniają projekty. Są w stanie po prostu porównać kilka projektów i ich rentowność, tak? Projekt na przykład A i projekt B, tak? I od razu widzą, jak de facto ten projekt wpłynie, czy warto w ogóle w niego wejść. Jeszcze dodatkowo można też korzystać, oceniając takie projekty, robi się mniej więcej to, co robimy w Discounted Cash Flow Formula, czyli Discounted Cash Flow Model, czyli bierzemy przyszłe przepływy
cash flowy firmy rok po roku i dyskontujemy ją o stopę zwrotu. W tym przypadku stopą zwrotu jest IRR, tak? Wewnętrzna stopa zwrotu. I jeżeli całość jest wyższa niż kwota, którą musimy zapłacić za dany projekt, to znaczy, że ten projekt będzie najprawdopodobniej rentowny, tak? Oczywiście są różne projekty, są startupy. Wtedy na przykład w przypadku startupów to ten IRR musi być na poziomie około 30%. Takie rzeczy uczy się na MBA, na studiach, za które płaci się konkretne pieniądze. Ja takich rzeczy nie potrafię, ja takich rzeczy nie szacuję. W związku z tym opieram się głównie na zdaniach analityków. Tą spółkę mam u siebie, bo jest dla mnie po prostu interesujące takie podejście i chcę zobaczyć, jakie da to rezultaty, biorąc pod uwagę to, że rejty, ten akurat rejt jest jeszcze, no, wydaje mi się, ma dość sporą szansę wzrostu. Mamy w naszym wirtualnym portfelu jeden rejt, on już dość sporo wzrósł i dość sporo dał zarobić. Dość ciekawym przykładem jest również CubeSmart. Sobie wejdźmy. On także ma mieć ponad 20% wzrostu EPS-u przez kolejne 5 lat i co najważniejsze PEG na 0,97. W związku z tym to może być dość ciekawa spółka do inwestycji, ale tak jak mówię, to nie jest rekomendacja. Proszę sobie samodzielnie dokonać tutaj analizy takiego podmiotu. Ja, tak jak mówię, nie lubię rejtów, ponieważ rejty są obciążone po prostu zbyt dużymi tutaj wypłatami. Ja jestem w wieku, w którym nie wybieram się na emeryturę jeszcze, w związku z tym nie inwestuję w takie podmioty, które mają taki wysoki yield, tak, dywidendy. Mnie po prostu takie podmioty nie interesują. Mnie interesują podmioty znacznie szybciej się rozwijające, aczkolwiek no, to jest dość młody podmiot, w związku z tym jeszcze ten poziom rozwoju tutaj będzie dość wysoki, aczkolwiek tak jak w przypadku rejtów, dość szybko się to potem, dość szybko zwalnia potem ten rozwój gdzieś tak do poziomu 3% rocznie. Tak więc jeżeli chcecie oceniać, jaki będzie miał zwrot dany projekt, no to niestety musicie znać ten wskaźnik IRR i wówczas możecie prognozować, jak dane przejęcie wpłynie na daną spółkę. Ja tego nie potrafię, mówię o tym otwarcie, nie będę zgrywał tutaj kogoś mądrego i wychodził przed szereg i prognozował stop zwrotu, ponieważ będzie to opatrzone zbyt dużym błędem, więc wolę polegać przede wszystkim na zdaniu analityków. Tak więc to wszystko, kochani, na dzisiaj z mojej strony. Będzie jeszcze jedna spółka, potem przejdziemy do sektora finansowego. Tak więc do naszego portfela jeszcze trafi jakieś 16 podmiotów. No i zamkniemy już cały portfel akcji ze skrawków. No i na tej podstawie będziemy potem coś już tutaj prognozować, kombinować i potem ewentualnie poprawiać algorytm. Tak więc zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli macie ochotę, można także postawić mi kawę. To pozwoli mi na rozwój tego kanału. Także zachęcam do subskrypcji, zachęcam do polubienia, no i naciśnięcia dzwoneczka, tak żeby nie omijały Was wideo przygotowywane przeze mnie. Także serdecznie dziękuję za uwagę, no i widzimy się wkrótce. Cześć!